Witam Was serdecznie. W dzisiejszym dniu, moi drodzy, znajdujemy się na remoncie lokalu użytkowego, w którym tutaj prężnie działamy, żeby jak najszybciej otworzyć go i móc zacząć cieszyć się sprzedażą kanap. Pamiętajcie, król materacy jest tylko jeden. Ostatnio mogliście zobaczyć, jak wykonywaliśmy sufit, jak wykonywaliśmy przedściankę albo kładliśmy gładź na ścianie, która wymagała naprawy dziur i zarzucenia gładzi. Zresztą na końcu tego odcinka będziecie mogli sobie zobaczyć te wszystkie odcinki, bo tam będą odnośniki do nich. A w dniu dzisiejszym zajmiemy się wykonaniem tak zwanych suchych tynków. Pierwsze, od czego zaczniemy, to oczywiście trzeba naszą ścianę wyskrobać z tych wszystkich luźnych frakcji, a następnie zagruntować. Jak widzieliście na przebitkach, albo teraz zobaczycie, majster sobie gruntował z natrysku naszym wagnerkiem, żeby było szybciej. I jak dopiero to sobie schło, to my to w międzyczasie, to znaczy chłopaki w międzyczasie, robili obróbkę naszych słupów, gdyż tutaj też było, trzeba je ładnie obrobić, tutaj było skuwane cegły, płytki, tu było wszystko skuwane, więc trzeba było ładnie, żeby one się teraz prezentowały lepiej. Trzeba było wstawić narożniczki, trzeba było je obrobić fizelinką i później po całości będzie trzeba jeszcze je obrobić gipsem i wyszlifować. Także to będzie do pomalowania. Teraz majster będzie kręcił klej do płyt gipsowych i będziemy sobie naklejać nasze płyty na ścianę. Wyznaczyliśmy sobie już za pomocą lasera, jak daleko musimy się odsunąć tymi płytami. Ile wyszło? 3 cm, 3,5 cm? Mniej więcej? Razem z płytą. To jest różnie. Razem z płytą to jest około 3 cm. No właśnie, około 3 cm, odjąć 1,2 cm płyty, więc tam około 1,8 cm będziemy się oddalać klejem od ściany, ale to właśnie wychodzi różnie w zależności, co mamy na ścianie, bo jak widzicie, tutaj jest wszystko. Także majster, mieszaj i zaraz będziemy przyklejać, a wy to zobaczycie na przebitkach. Więc przed przystąpieniem do klejenia, tak jak szefowa powiedziała, ściana została przygotowana poprzez grunt i laser wyznacza nam jakby płaszczyznę naszej ściany, tak żebyśmy po prostu nie odjechali ją za bardzo, ani za bardzo płytą się wsunęli w tą ścianę, tak żeby iść prostopadle czy równolegle? Równolegle wzdłuż naszej ściany. I teraz przyklejamy sobie placki. Placki nie muszą być za duże, bo tutaj odchodzimy gdzieś tak około centymetra, półtora. Wiadomo, że jeśli ściana jest krzywa, no to wiecie, robimy to na placki. Jeśli ściana by była idealnie prosta, a chodziłoby nam tylko o to, żeby po prostu ją wygładzić poprzez przyklejenie płyty, to wtedy można się posłużyć grzebieniem z dużym zębem. Zasada klejenia jest taka, że po prostu naklejamy
nasze placki zawsze na ścianę, nie na płytę, bo ta płyta po prostu byłaby pod ciężarem tych placków na tyle ciężka, że byłoby to trudne do zamontowania i mogłaby się złamać. Rozmieszczenie naszych placków, zwykle każdy robi to na oko, ale tak naprawdę trzeba sobie powiedzieć, że powinno się mniej więcej po bokach płyty placki nakładać w odległości 25 cm od siebie. Środkiem 35 cm, no i tutaj na przykład my mamy odstępy między naszymi kolejnymi rzędami około 35-40 cm. Tak więc widzicie, majster teraz nakłada nasze placki i dzięki temu, że one są równomiernie nałożone, będzie łatwiej nam potem spozycjonować naszą płytę i ją ładnie dobić. Jak nasze płyty są wstępnie przyklejone i związany został klej, przystępujemy sobie do sfazowania krawędzi. Nie robiłem tego wcześniej z tego powodu, żeby nam łatwiej się przyklejały płyty. Przykładając płyta do płyty, możemy sobie pod palcami wyczuć płaszczyznę i wtedy wiemy, że dół płyty licuje się z górą i na odwrót i tak dalej. Teraz, w momencie kiedy już to jest zesztywniałe, bierzemy sobie zwykły nożyk i nacinamy małą fazę od góry i od dołu. I to by było na tyle. Potem zostaje zazbrojenie tego masą konstrukcyjną na dwa razy oraz wklejenie fizeli.
I oto w ten sposób dotarliśmy do końca tego odcinka. Płyty mamy już przyklejone. Dla tych, którzy od razu będą mówili w komentarzach, dlaczego przyklejacie płyty na starą tapetę. To jest tapeta z włókna szklanego, którą podczas próby zrywania zrywaliśmy po prostu razem z tynkiem. Więc to tak mocno trzyma, że to po prostu żeśmy zagruntowali i kleili na to, żeby sobie roboty nie dokładać. I tak to wyszło do końca. Tu już majster zaczął nawet obrabiać sobie ościeże drzwiowe. Pamiętajcie, że jak wklejacie płyty, to tutaj zawsze jak robicie to ościeże, sprawdźcie sobie, czy później drzwi wam wejdą, czyli czy to górne ościeże nie będzie za nisko, bo wyjdzie tak, że trzeba będzie drzwi pod kątem podciąć, żeby w ogóle wam tutaj weszły. Tak więc taki tip, żebyście sobie zwrócili uwagę. Suche tynki tak zwane, czyli klejenie płyt na placki. Ja się przyznam, że za bardzo nie lubię tego tematu. No jak trzeba zrobić, to się robi, aczkolwiek wolałbym M-System albo jakiś po prostu stelaż, żeby się troszeczkę odsunąć i tyle. Można by powiedzieć, że jest to najtańszy sposób na najszybsze uzyskanie prostych, gładkich ścian. Natomiast trzeba pamiętać, że jakby wymaga od nas już najwięcej dokładności i wprawy, bo przyklejamy płyty na placki i tak naprawdę musimy sobie cały czas kontrolować i badać piony, płaszczyzny, żeby nasza ściana nie zaczęła mędrować jak jakaś rzeka w górach albo jak jakiś dziki azjatycki wąż. Tak więc warto zwrócić na to uwagę. Jeśli jesteśmy początkujący, no to na pewno nie porywajmy się od razu na jakieś duże połacie. Spróbujmy sobie gdzieś na jakimś małym pokoju, gdzieś jakaś ściana, gdzie wejdą dwie płyty, góra 2,5 i tam ćwiczmy. Ważne, żeby sobie najpierw, nawet jeśli nie mamy lasera, wytrasować sobie pion na podłodze bądź na suficie, zrobić sobie odstrzał i do niego się trzymać. Wtedy będziemy mieli jakiś punkt odniesienia, że nasza ściana idzie cały czas prosto, a nie ucieka nam, kładzie się na ścianę albo odchodzi za bardzo, bo może wyjść tak, że po prostu zaczniemy tutaj 2 cm od ściany, a na samym końcu odsuniemy się tych centymetrów 4 bądź 5. Tak więc na to musimy sobie zwrócić uwagę. Od razu też uprzedzę, że nie fazowaliśmy płyt od razu, tak jak to się robi w normalnych karton gipsach przy stelażach. Z tego względu, że łatwiej było nam po prostu sobie ustawić kolejną płytę. Czyli po prostu dokładaliśmy tutaj na równo, ustawialiśmy i tyle. Teraz jak to jest już związane, będzie można sobie poszerzyć to nożykiem i dopiero sobie wtedy to zaspoinować. Także taki tip od nas. W następnym odcinku będziemy sobie tutaj obrabiać jeszcze to wejście. Jak widzicie, takie sytuacje jak tutaj, staramy się zawsze, żeby mieć coś do podparcia, bo jednak płyta będzie na plackach leciała do dołu. No i oczywiście starajcie się wycinać L-ki w nadprożach. To jest ta sama sytuacja jak przy robieniu elewacji styropianu, czyli robimy L-ki, żeby uniknąć w przyszłości pęknięć. No i to by było chyba na tyle. Oczywiście przesunięcia jak przy standardowych płytach. Tak więc miejmy nadzieję, że metoda, którą dzisiaj żeśmy pokazali, chyba każdy tak robi, na coś wam się przydała i po tym filmie też poradzicie sobie z waszymi suchymi tynkami. Dziękuję serdecznie, do następnego, cześć!